Prawdę mówiąc, nie miałem w planach nagrywania tego odcinka, natomiast znajdujemy się teraz w takim momencie historycznym, w którym wiele osób robi wiele rzeczy, których nie planowało. Twarda rzeczywistość wjeżdża nam z butami, i no, jakoś musimy tutaj działać. I poza tym, że znajdujemy się w takim momencie, że za naszą wschodnią granicą, w naszym sąsiedzkim kraju, dzieje się wojna, która odbywa się oczywiście w świecie fizycznym, to znaczy faktycznie jest tak, że giną ludzie. Że ludzie do siebie strzelają, i cywile także stają się ofiarami tego konfliktu. To poza tym, że ta wojna odbywa się na planie, nazwijmy to rzeczywistym, duża jej część, też istotna jej część odbywa się na polu informacyjnym, na polu dyskursywnym. I o tym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. To znaczy, chciałem. No ciężko mi po prostu siedzieć cicho i, i przyglądać się temu, co się dzieje, w, przede wszystkim w polskim internecie. I w związku z tym postanowiłem nagrać ten odcinek, który poświęcę dyskursowi, władzy nad dyskursem, relacji pomiędzy wiedzą i władzą, i tym w jaki sposób różnego typu agenci manipulują dyskursem i wpływają na ten dyskurs, żeby osiągać pewne partykularne cele. Ja się analizą dyskursu zajmuję już ponad półtora roku, dlatego że kończę drugą równoległą magisterkę z, właśnie, studiów nad, dys nad dyskursem. I chciałbym po prostu wykorzystać tę wiedzę, moją wiedzę socjologiczną, troszeczkę lingwistyczną, ale dzisiaj to może nie będzie miało takiego znaczenia, no ale też przede wszystkim moją wiedzę filozoficzną po to, żeby zająć pewne stanowisko, wziąć udział w tej walce, którą możemy górnolotnie być może nieco, a być może nie aż tak na wyrost, nazwać walką o umysły. Też jeszcze chciałem dodać, że jakość dzisiejszego odcinka może nie być zachwycająca, ale to dlatego, że nagrywam go po prostu wyjątkowo w ciągu dnia rano i dużo się tutaj u mnie w kamienicy dzieje, i w związku z czym mm. <laughs> mogą być po prostu słyszalne pewne zakłócenia. Postaram się to jakoś później ogarnąć, żeby tego nie było bardzo słychać, ale no, zostaliście ostrzeżeni. No a zacznijmy sobie po kolei, tak? To znaczy, zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle jest dyskurs. I jest to dosyć trudne pojęcie, pojęcie, które ma charakter, można by powiedzieć, nieco filozoficzny, dlatego właśnie, że po prostu bardzo ciężko jest je jednoznacznie zdefiniować. Tym się w zasadzie charakteryzują pojęcia filozoficzne, że ciężko je zdefiniować. Natomiast z dyskursem można przyjąć taką dosyć prostą definicję, że mianowicie dyskurs to jest po prostu tekst w kontekście. No i teraz... Zarówno tekst ma dosyć szerokie znaczenie w, tym, w tej definicji, dlatego, że może oznaczać no wiele rzeczy. Tekst może oznaczać wypowiedź ustną. Tekst jako, jest rozumiany tutaj jako więcej niż zdanie, tak? więc to będzie jakaś wypowiedź dłuższa niż zdanie, ale to będzie na przykład jakiś komentarz w internecie, wiadomość na messengerze. Więc każdy z tego typu przejawów tekstu może być analizowany właśnie jako dyskurs. Natomiast, oczywiście, zazwyczaj mamy na myśli coś więcej, tak? Zaraz Wam powiem o tym o polu dyskursywnym, o dyskursie jako czymś szerszym, ale wróćmy sobie jeszcze na chwilę do tej kwestii kontekstu. To jest niezwykle ważne, że w ogóle w analizie dyskursu niezwykle istotne jest to, w jakim kontekście ten dyskurs się przejawia, ten tekst. Które analizujemy jako dyskurs, gdzie on się przejawia, w jakim kontekście. No i tutaj, co należy do kontekstu, no to są różne modele analizy, które można sobie przyjąć, ale tak mówiąc najogólniej, no to to jest pewna sytuacja, tak, określona sytuacja, w której ten tekst się przejawia, czyli y, kto mówi, y, w jakich okolicznościach mówi, do kogo mówi, czy to jest y, na przykład tekst w internecie zamieszczony, czy to jest, czy to jest przemówienie, ale może to też być mem zamieszczony na jakiejś konkretnej grupie, więc kontekst jest niezwykle istotny, i to, jakby co się składa na ten kontekst, no to już jakby to ma znaczenie z perspektywy tego, z perspektywy badacza, który chce przeprowadzić dokładną analizę dyskursu, jakiegoś konkretnego dyskursu na przykład, no to wtedy ten kontekst jest bardzo istotny, żeby go dobrze przeanalizować. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie ma to, w jakim kontekście dany tekst się przejawia, się znajduje, bo też kontekst bardzo mocno wpływa na znaczenie tego, co mówimy, prawda? Czyli w zależności od tego, w jakim kontekście wypowiadam semantycznie to samo zdanie, no to to zdanie będzie miało różne znaczenie. Tutaj już nie chcę przesadnie jakoś wchodzić w tym momencie w tę filozofię języka i, i tym się zajmę kiedyś przy innej okazji, bo dzisiaj. Nie tyle chcę wam opowiedzieć o teorii związanej z no, analizą zdań w kontekście, co z tym, w jaki sposób wiąże się to z przemocą i dominacją. I tutaj, filozofem, na którym przede wszystkim będę opierał dzisiaj to, co mówię, jest to taka najsilniejsza inspiracja w tym zakresie, no to jest Michel Foucault. Pisze się Foucault. I jego taka krótka książeczka, w zasadzie to był wykład, który jest w Polsce wydany w formie książki, która ma tam 60 stron. I ta książka nosi tytuł Porządek Dyskursu i jest dostępna w PDF-ie w internecie. Więc jak sobie wpiszecie porządek dyskursu PDF, to pierwsze co Wam wyskoczy, to będzie właśnie PDF tej książki. I zachęcam do tego, żeby do niej sięgnąć, dlatego że no ona w pewnym momencie robi się może powiedzmy taka filozoficznie nieco trudna, natomiast znajdują się tam niezwykle inspirujące treści dotyczące tego właśnie, jak władza wiąże się z dyskursem. No, Ale zanim jakby przejdziemy do Foucault, to jeszcze musimy sobie wrócić do tego dyskursu. Jak można rozumieć w ogóle to, czym ten dyskurs jest, poza tym, że jakby kumamy, że jest to tekst w kontekście. Możemy sobie wyobrazić, ja sobie tak to trochę wyobrażam, jak przygotowałem się, nie za długo prawdę mówiąc, ale jak przygotowałem się do, tego, do nagrania tego odcinka. To myślałem nad jakąś taką ilustracją, która dobrze by to obrazowała, i przyszedł mi do głowy obraz rynku. Takiego rynku, gdzie ludzie się spotykają, trochę takiej agory, ale nie takiej, żeby sobie tylko podyskutować. No ale oni też tam handlują, spędzają czas, no ogólnie ich życie społeczne odbywa się właśnie na tym rynku. No i ci ludzie tam ze sobą rozmawiają, tak, tworzą się pewne grupy. Wchodzą ze sobą w interakcje, no to wiecie, można przyjąć bardzo dużo różnych modeli analizy socjologicznej do analizy takiej sytuacji, takiego rynku, nie? Natomiast to, co jest ważne, to ci ludzie wchodzą ze sobą w różnego rodzaju interakcje, oni rozmawiają ze sobą. No i teraz, w zależności od tego, jak spojrzymy, możemy powiedzieć, że jest wiele różnych dyskursów, to znaczy, na przykład, jest dyskurs sprzedawców pomidorów, oni mają jakiś swój dyskurs, ale też jest dyskurs między ludźmi, którzy w ogóle handlują, a jest też dyskurs dotyczący na przykład jakiejś sprawy. Czyli na rynku na przykład rozmawia się o pomidorach, więc jest dyskurs dotyczący pomidorów w ogóle. No i teraz oczywiście jakby jest pytanie, na jak dużo jest tych dyskursów i w ogóle, i w ogóle no to już w zależności od tego, jaką perspektywę badawczą sobie przyjmiemy, po prostu określamy, jakiego rodzaju dyskurs nas interesuje. Ale możemy mówić też o czymś takim, że panuje pewien ogólny dyskurs, że są pewne ogólne nastroje w dyskursie, że jak idziemy sobie na rynek, to o czymś się tam mówi, tak? ludzie o czymś rozmawiają. Są to jakieś tam ogólne tematy, które ich interesują, jakieś bieżące sprawy, które omawiają. Więc jest coś, co możemy próbować analizować, co możemy próbować obserwować, co możemy nazwać pewnym. Ogólnym dyskursem, tak? Że mówi się, tak. Że w dyskursie panuje na przykład taki lub taki nastrój. I teraz możemy sobie myśleć o tym, że ten ogólny dyskurs panujący gdzieś tam wśród tych ludzi, że on rządzi się, no może nie to, że rządzi się prawami, ale panują w nim pływy i nurty pojawiają się w nim różne nurty pojawiają się w nim różne pływy podobnie jak w jakimś zbiorniku wodnym, o ocean. No i podobnie jak nad oceanem, ciężko jest nam zapanować nad dyskursem ogólnie, natomiast możemy mieć wpływ na to, co do niego wlewamy, co się do niego dostaje. A to ma ogromne znaczenie, dlatego że to, o czym ludzie rozmawiają, o tym też myślą. To jest dla nich w jakiś sposób istotne. No i na odwrót, tak, o tym, o czym myślą, o tym ze sobą dyskutują. I myślę, że teraz powoli widzicie, dokąd zmierzam. To znaczy, mieć możliwość kontrolowania i wpływania na to, o czym ludzie mówią, w jaki sposób o tym mówią, i kto jest uprawniony do tego, żeby mówić w danej chwili, kto na przykład może zabierać głos, i tak dalej, no to o tym właśnie możecie sobie poczytać u Foucault. Jakie są już konkretnie metody jakby kontroli tego, w jaki sposób możemy, produk możemy produkować dyskurs, w jaki sposób produkowane są dyskursy. Władza nad tym, kontrola tego, to jest władza nad umysłami ludzi, to jest władza nad tym, w jaki sposób ludzie myślą. O czym rozmawiają, o czym w ogóle mogą rozmawiać, o czym w ogóle mogą pomyśleć. To jest właśnie konsekwencja władzy nad dyskursem. Więc jeżeli ktoś patrzy sobie na ten rynek, o którym mówimy, i wie, w jaki sposób wpłynąć na, na tych ludzi, którzy tam są, czyli na przykład, jak zaszczepić w tym dyskursie, używając pewnych strategii, technik dyskursywnych, jak zaszczepić w tych ludziach na przykład strach przed czymś, jakiś temat. Który, którego ci ludzie zaczną się bać, to nastąpi istotna zmiana w tym społeczeństwie, w tym ryneczku, że ci ludzie będą reagowali, zachowywali się w inny sposób niż przed tym, jak ten temat został tam zaszczepiony. Lecz dyskurs wiąże się także z kategorią wiedzy. I być może znacie takie powiedzenie pewnie znacie że wiedza to władza. I teraz uwaga, bo zazwyczaj myślimy o tym w takich kategoriach, że no, tak, im więcej wiem, tym jestem potężniejszy, tym mam więcej władzy, nie? Jednak Foucault rozumie to inaczej. To znaczy, tu nie chodzi o to, że im więcej wiem, tym mam więcej siły. Nie, tu chodzi o to, że władza polega między innymi na tym, że kontroluje wiedzę. To znaczy, wiedza to już nie jest tak jak w klasycznej, teori klasycznej teorii wiedzy, że wiedza to jest prawdziwo uzasadnione przekonanie. Nie, wiedza to jest to, co ktoś podaje nam jako wiedzę. Na przykład, możemy powiedzieć, że obejrzałem jakiś filmik na YouTube, więc wiem, co to jest koronawirus. Na przykład, nie? Fuko mówi też coś takiego, że władzę ma ten, kto decyduje o tym, kto może mieć dostęp do tej wiedzy. Że kto może jakby decydować o tym, co jest wiedzą. Jest pewna dominująca narracja w dyskursie, no i ta dominacja tej narracji polega właśnie też między innymi na przemocy, na dopuszczeniu innych ludzi do tego, żeby mogli mówić. I wykluczeniu innych ludzi z tego, żeby mogli się wypowiadać w danym, na dany temat. No i na tym też między innymi polega cały konflikt w dyskursie, tak? To znaczy ścierają się ze sobą różne strony i walczą o to, co może zostać uznane, zlegitymizowane wewnątrz tego dyskursu za coś, co możemy określić na przykład mianom, mianem wiedzy. Czyli możemy mieć ludzi, którzy, którzy forsują pewną narrację na temat tego, czym jest na przykład koronawirus albo. Jak mają się sprawy na Ukrainie, i oni chcą, żeby ich, ich narrację legitymizować jako wiedzę, także to jest pewnego rodzaju wiedza. I jak to się dzieje, tak? To, te, to zazwyczaj na poziomie dyskursu, no jakby z punktu widzenia analizy dyskursu, tutaj w ogóle nie chodzi o fakty, tutaj chodzi o to, jakby kto ma siłę i kontrolę nad dyskursem, kto ma rację. I zwróćcie uwagę na to, jak inaczej pracuje tutaj w ogóle pojęcie prawdy, tak? Ja planowałem też nagrać odcinek o w ogóle o postprawdzie, ale jak już wydarzenia są takie, jakie są, no to powiedzmy, że teraz wspomnę trochę na ten temat, że tutaj prawda, przypisywanie prawdziwości w ogóle zdaniom w, w dyskursie, jakimś stanowiskom w tym dyskursie, jest formą przemocy. Tak naprawdę nie chodzi tam o to, że mamy jakieś dowody na to, co mówimy, tylko chodzi o to, żeby zawalczyć o te prawdę, że moja jest prawda, tak? Moja prawda jest bardziej moja niż twoja. Moja prawda jest najmojsza i jak oglądaliście Dzień Świra, to Kojarzycie być może tę scenę? Jak nie oglądaliście, to obejrzyjcie. Więc wracając, podsumowując, żeby cały ten poemat dygresyjny miał jakiś większy sens. Na naszym ryneczku ludzie dyskutują na różne tematy i są ludzie, którzy mają pewne agendy, tak? czyli mają pewne interesy polityczne, mają jakieś cele w tym, żeby ludzie na naszym ryneczku mówili o pewnych rzeczach w pewien określony sposób. I oczywiście jest tak, że ci ludzie sami, jakby dyskutując, generując dyskurs, produkując dyskurs, mają nad tym dyskursem pewną kontrolę. I oni sobie z tego zdają sprawę, tak? Są pewne instytucje, które to które regulują, jest prawo, które to reguluje, które też wiąże się z pewnego rodzaju przemocą, na przykład, że nie można pewnych rzeczy mówić, bo grozi za to odpowiedzialność karna i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, to jest oczywiście kwestia zakrawiająca jakoś tam sprawy wolności słowa, więc tutaj temat jest jakby ciekawy. Do pewnego stopnia, ale tutaj, tutaj właśnie nie chodzi w tej koncepcji UFO, tu nawet nie chodzi o to, żeby odpowiedzieć, że jakoś jest źle, tak? czy jakoś jest dobrze, że ten świat jest skonstruowany w taki czy inny sposób i to jest dobrze lub źle, tylko chodzi o to, żeby wydobyć na wierzch, unaocznić nam pewne mechanizmy, które stoją za tym, w jaki sposób kontrolowany jest i, i produkowany jest dyskurs. I o to tutaj chodzi. Nie o to, żeby oceniać, czy to jest dobrze, czy źle. Chodzi o to, że jakby niezależnie od naszych poglądów jest tak, że pewne rzeczy można mówić, że do pewnych rzeczy jesteśmy dopuszczeni do tego, żeby je mówić na poziomie strukturalnym, nazwijmy to, a do innych nie. Za inne grozi nam właśnie na przykład represja, zamówienie ich. Ale tutaj cała lekcja, która płynie z nauczania Foucault, ona jest niezwykle ważna wtedy, kiedy żyjemy w czasach pokoju i mówimy o aparatach naszego państwa. O tym, że na przykład nasze państwo posługuje się. Aparatami ideologicznymi, po to, żeby właśnie kontrolować dyskurs i żebyśmy my, jako obywatele, myśleli w pewien określony sposób, i to oczywiście wiąże się z też kwestiami orwellowskimi. Jeżeli, słuchajcie, nie czytaliście 1984 Orwella, to wydaje mi się, że to jest najwyższa pora, żeby po prostu to zrobić, bo to też jest bardzo ważna lektura. W każdym razie, właśnie Foucault jest dobrą lekturą na czasy, nazwijmy to pokoju, ale raczej takiego konfliktu wewnętrznego, czyli mówiąc inaczej. Michel Foucault, kontra TVP Info i kontra nasza własna tuba propagandowa. I mówię o tym teraz, dlatego, że być może, być może jest tak, że powinienem mówić wyłącznie o temacie Ukrainy i jakby tej wa walki dyskursywnej, która tam się toczy na tym ryneczku. Natomiast mam taką nadzieję, że mimo tego, że mimo tego całego cierpienia, które wiąże się z tym, co się teraz wydarza, które jest przytłaczające niesamowicie dla ludzi, których to bezpośrednio dotyka, tak? Dla nas nam to jest wygodnie mówić, prawda? Siedząc sobie u siebie w mieszkaniu i nagrywając sobie podcast, natomiast czy słuchając sobie potem tego podcastu. Natomiast oczywiście no, pierwszymi ofiarami, znaczy pierwsze, pierwsze, pierwsza atencja należy się ofiarom, które po prostu dostały, stały się tymi ofiarami tej wojny bezpośrednio. Natomiast to, na co mam pewną nadzieję, jeżeli chodzi o zmiany u nas w naszym dyskursie, w Polsce, to mam taką nadzieję, że poza tym, że, że pod wpływem tego, jak wyraźne teraz w naszym dyskursie są przejawy manipulacji i jak pewne rzeczy po prostu wyszły, wyszły na wierzch i tak. Oczywiście mam tu na myśli polityków Konfederacji. Po tym, jak te rzeczy się ujawniły, jak zobaczyliśmy, w jaki sposób agenci, którzy posiadają pewną agendę, próbują manipulować dyskursem, to że wyciągniemy z tego pewne wnioski na przyszłość i zauważymy, że od lat. Od lat po prostu działa u nas to w porządku dziennym, że to nie jest coś nowego, tak? że wykorzystywanie metod, o który, metod manipulacji, o których wam zaraz opowiem, to nie jest coś, co pojawiło się teraz wraz z nadejściem putinowskich troli, tak? tylko to jest coś, co towarzyszy nam już od bardzo dawna. Przypomnijmy sobie choćby temat szczepień, i to jest w ogóle niesamowite, jak te ośrodki zajmujące się badaniem dyskursów w internecie pokazały. Jakby bezpośredni związek między ludźmi czy między kątami, bo to raczej w ten sposób trzeba mówić o podmiotach cyfrowych, między kątami, które propagowały treści antyszczepionkowe, a tymi, którzy teraz propagują treści antyukraińskie, tak, czy antyuchodźcze, jeżeli mówimy o na przykład uchodźcach spoza Europy. Więc to jest po prostu no, wyszło szydło z worka. To jest po prostu czarno na białym widzimy tutaj te, me te mechanizmy. One być może wcześniej były trochę trudniej dostrzegalne i wymagały trochę większej. Nie gibkości, umysłu, żeby je ogarnąć, ale rzeczywiście tam to się działo, więc to nie jest nic nowego. Także taka jest moja nadzieja na to, że po prostu wyciągniemy z tego pewną obywatelską lekcję i na przykład przestaniemy, nie wiem, ludzie przestaną głosować na tak zwane ruskie Onocenie. Polecam wam też swoją drogą w tym temacie posłuchać sobie miłosza Szymańskiego, który nagrywa podcast za Rubieżą. I on tam właśnie w ciekawy sposób ostatnio komentuje bieżące wydarzenia dotyczące sytuacji, zarówno jakby sytuacji na froncie i jakby w sytuacji fizycznej, jak i sytuacji na froncie dyskursywnym. No ale wróćmy sobie do naszego rynku, tak? Więc mamy rynek, na którym się mówi o pewnych rzeczach, i mamy różne frakcje, i te frakcje mają swoich agentów, i ci agenci mają swoją agendę, czyli przykaz tego, co i w jaki sposób mają, mają mówić być może kojarzycie kogoś takiego jak spin-doktor, tak się mówi, na ludzi, którzy spinują, czyli jakby powtarzają w kółko daną narrację, daną interpretację. Na przykład, jak nie wiem, ma miejsce jakieś wydarzenie, na przykład, nie wiem, kolumna rządowa zderza się z sejczętem, To spin-doktorzy to są ludzie odpowiedzialni za to, żeby mówić ludziom poprzez różne kanały komunikacji. Odwracając no, do naszej ilustracji, tak, że jeżeli wóz z pomidorami zderzył się z wozem z ogórkami, to jakby spin doktor jest odpowiedzialny za to, żeby jest odpowiedzialny za to, żeby spinować narrację, że to była wina wozu z ogórkami, dlatego, że wóz z ogórkami zajechał drogę wozowi z pomidorami. I nieważne, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, jakby kwestia prawdy, tak jak już wam powiedziałem, to jest wyłącznie kwestia przemocy i nie ma czegoś takiego jak prawda. Czym jest prawda? Nie ma czegoś takiego jak prawda. Więc chodzi o to, żeby po prostu podkreślać w kółko jakąś konkretną interpretację. Nawet jeżeli ona nie ma nic wspólnego z tym, czym są fakty, czym jest w cudzysłowie prawda, to chodzi o to, że będzie się to powtarzać tak długo, że ludzie w to po prostu uwierzą i będą o tym mówić, tak? Bo pamiętajcie też o tym, że to jakby życie toczy się też poza rynkiem, w tym wszystkim, w całym tym modelu, tak? Że jakby dyskurs to jest jedno, ale potem poza rynkiem, czy też w ogóle na rynku, ale w ogóle w życiu społecznym ludzie podejmują w oparciu o to, co wiedzą, o czym mówią, co mówią im ich, im ich znajomi. Gdyby to tak nie działało, to tyle pieniędzy nie szło w marketing na przykład. Więc działają na podstawie informacji, które do nich docierają. I to jakby niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe, czy nie, no bo my jakby nie mamy też możliwości poznawczych, żeby wszystkie informacje samodzielnie weryfikować, prawda? To jest jakby też pewna zasada naszego społec życia społecznego, że ufamy pewnym określonym ludziom, a innym mniej i że pewni ludzie są odpowiedzialni za weryfikowanie pewnych rzeczy, a my nie musimy się tym zajmować, bo nie mamy na to czasu, my zajmujemy się czymś innym. Tylko, że cały pic polega teraz na tym, komu ufać, prawda? Komu, wy, Kogo wybrać jako osobę, której możemy zaufać. I No i to jest srogi temat, tak? To znaczy tutaj tak naprawdę w bardzo dużej mierze odbywa się właśnie ta walka na polu dyskursywnym. To znaczy mamy różne narracje, mamy różnych producentów tych narracji, i każdy z nich próbuje nas przekonać do tego, że można mu zaufać. I jak w tym wszystkim nie popaść w cynizm, tak? Bo to nawet nie chodzi o to, że nie wiem, że popadamy w, w jakąś taką naiwność, że po prostu zaczynamy wszystkim wierzyć. Nie, no wręcz przeciwnie. To jest tak, że w nic, już, w nic już nie wierzymy, tak? Nikomu nie ufamy. A jeżeli tak jest, to to tworzy pole, taka strategia dyskursywna, polegająca, zaraz wam o tym opowiem, jeszcze o konkretnych strategiach manipulacji, taka strategia dyskursywna polegająca na tym, że jakby siejemy cynizm, tak? Jakby celowo wykorzystujemy fake newsy po to, że jakby zdajemy sobie sprawy z tego, że ludzie potem się dowiedzą, że to jest nieprawda, i oni w ogóle przestaną w cokolwiek wierzyć, i ci ludzie nabierają dystansu do na przykład mainstreamowych mediów, czy do, do ekspertów, do nauki, tak? Jakby nabudowujemy w nich taką niepewność, taką niechęć do tych głównych, głównych nurtów, z którymi, zazwy którym zazwyczaj ufali. I jak już to nam się uda zrobić, to jest nam bardzo łatwo później tych ludzi przekonać do tego, żeby uwierzyli nam w nasze jakieś tam totalnie nienaukowe i poza mainstreamowe narracje. No bo jak to działa na tym naszym rynku? Wyobraźmy sobie, że ten gość, który sprzedaje te pomidory, ma konkurent, konkurenta, że zorientował się, że ludzie kupują albo pomidory, albo ogórki, nie. No i jak wydają więcej pieniędzy na ogórki, to wydają mniej na pomidory. Więc on ma teraz żywy interes w tym, żeby jakoś tego swojego konkurenta dojechać, nie? No i może to robić oczywiście na różne sposoby, ale może to robić na przykład za pomocą strategii dyskursywnych. Może mówić na przykład, że ogórki powodują raka. Może mówić, że że sprzedawca ogórków jest nie wiem, że jest podejrzany o coś tam. Tylko, że sprzedawca pomidorów zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że jak będzie robił to, że tak powiem, bezpośrednio, jak sam zacznie chodzić i mówić złe rzeczy o sprzedawcy ogórków, to się ludzie szybko skumają i nie będą mu ufać, tak? Nie, nie będą wierzyć w to, co on mówi, co więcej jeszcze go oskarżą o jakieś manipulacje i tak dalej. Więc sprzedawca pomidorów musi być po prostu sprytny. Jak sprytnie zdziałać coś w dyskursie w taki sposób, żeby ludzi zniechęcić do tego, żeby tych ogórków nie jedli, nie? Co więcej, powiem wam, że jest możliwe wykorzystanie dyskursu w taki sposób, żeby nie tylko tych ogórków nie jedli, ale żeby ludzi jedzących ogórki zagnali do pieca i spalili po prostu bo do stodoły, nie? Drastyczny przykład? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie odbieracie tego, że ja tutaj sobie jakieś śmieszki robię z tych rzeczy, bo wręcz przeciwnie. Bo próbuję wam pokazać to, że jakby jak pot po potencjalnie trywialne kwestie można przerobić w taki sposób tak zespinować, tak zmanipulować, żeby miało to niesamowicie poważne, straszne konsekwencje dla, dla ludzi, dla innych ludzi po prostu. Nie tylko dla ludzi, no ale jakby w tym przypadku mówimy o ludziach, nie? No ale z drugiej strony też przecież nie pozostajemy bez broni, tak? Wyobraźmy sobie teraz, że nasz dyskurs, nasze pole dyskursywne to już nie jest rynek, tylko to jest pole walki. I oczywiście jest tak, że my jakby uczestnicy tego dyskursu możemy bronić się przed różnymi różnymi strategiami dyskursywnymi, różnymi zabiegami, yy, różnymi sabotażami dziejącymi się w tym dyskursie, yy, zaszczepianymi przez obcych agentów albo przez ludzi, którzy nieświadomie na przykład propagują fake newsy, tak? bo po prostu są tego nieświadomi, wydaje im się, że mówią coś prawdziwego, przez gdy są ruskimi onucami tak naprawdę. Więc jeżeli wyobrazimy sobie, że dyskurs to też jest pole walki, no to my też jesteśmy uzbrojeni w pewne rzeczy. I jakby jednym z elementów tej walki w dyskursie jest właśnie to, co ja teraz robię. Nagrywam ten odcinek. Nagrywam go właśnie z taką wiarą w to, że to ma pomagać ludziom, dawać pewne narzędzia w analizie, w dystansowaniu się, w rozumieniu tego, co się dzieje. Bo jak będziemy rozumieć to, co się dzieje, będziemy potrafili kolautować, też odkrywać, wykrywać. Ludzi, którzy propagują fake newsy, mają pewną agendę czy, czy po prostu rozpowszechniają nieprawdziwe informacje, które mają jakiś cel w dyskursie, będzie nam po prostu łatwiej z nimi walczyć w ten sposób, prawda? I opowiem wam teraz o pewnych technikach manipulacji, pewnych strategiach dyskursywnych, które przyjmują ludzie, którzy produkują fake newsy celowo. No, oczywiście trzeba odróżnić tych, którzy robią to celowo, po prostu są nie wiem, na przykład agentami Putina od tych, którzy powtarzają te rzeczy nieświadomie, tak? nie potrafiąc po prostu odróżnić prawdy od fałszu. Wydaje mi się jednak, że jesteśmy w takim momencie, że to już jest trochę za późno na udzielanie platformy dla ludzi i dyskutowanie z ludźmi, którzy propagują fake newsy że po prostu trzeba to bardzo szybko ucinać, tak? No ale to już jakby jest nasza strategia obronna, ale chciałbym Wam powiedzieć o strategiach, strategiach ataku, nazwijmy to strategiach manipulacji dyskursem i ja tutaj się inspiruję takim postem na Instagramie babeczki, która ma nick Segritta, ona się zajmuje tam psychologią, Możecie sobie obczaić, jej, jej profil na Instagramie, ale wrzuciła właśnie takiego fajnego posta dotyczącego jakby siedmiu metod, siedmiu punktów strategii rozpowszechniania fake newsów. Ona zainspirowała się sama takim filmem New York Times'a dotyczącego właśnie siedmiu przy, głównych przykazań fake newsów, jak tworzyć fake newsy. I tutaj ta historia sięga jeszcze Związku Radzieckiego ich metod propagandowych, więc opowiem wam właśnie o tej instrukcji, według której jakby są tworzone fake newsy, nie? Więc mamy też ten nasz rynek i na tym rynku są ludzie, którzy mają, na przykład ludzie z, nie wiem, z obcego, obcego kraju, z obcego rynku, mają pewną agendę, tak? Chcą osłabić społeczność, która na tym rynku funkcjonuje. Więc co, od czego zaczyna taki, taki troll, tak? Nazywamy go trolem czy tam onucem, czy czy tam agentem Putina. Więc od czego taki gość zaczyna? No on najpierw inflirtuje ten rynek i szuka pęknięć, tak? P punkt pierwszy find the cracks, czyli znajdź pęknięcia. Więc to jest taka osoba, która, ta osoba zajmuje się tym, żeby poszukać gdzie są jakieś punkty, co do których ludzie czują się niepewni, gdzie są jakieś ich ukryte lęki, jakieś uprzedzenia, jakieś rzeczy, które potencjalnie mogą generować konflikt, mogą generować Jakieś coraz głębsze podziały. Więc taka osoba w takich miejscach, w tych tematach, w Polsce to jest na przykład, nie wiem, kwestia uchodźców z różnych miejsc świata, kwestia praw osób LGBT, i tak dalej. Więc gdzieś, gdzie taka osoba zaczyna wykrywać, że pojawiają się już na wstępnym etapie, tak? no, jakby na wstępnym etapie istnieją pewne tarcia, pewne. Pewne drobne konflikty, no bo wiecie, jakby to jest tak, że w społeczeństwie zawsze są jakieś konflikty, konflikty klasowe, konflikty interesów, konflikty, nie wiem, płciowe, no wiele różnych konfliktów, które po prostu jeszcze nie są zaadresowane. One być może oczekują na to, żeby jakoś je rozwiązać, pewnych rzeczy pewnie rozwiązać się w ostateczności nie da, no ale też da się z nimi żyć, tak jesteśmy w stanie żyć, w, powiedzmy, w stanie umiarkowanego konfliktu, no ale jest to jakiś kompromis, na który się na przykład godzimy. No i teraz rolą takiej osoby jest to, żeby znaleźć tego typu miejsca, tego typu pęknięcia i je podsycić, tak, żeby ludzie, którzy na przykład do tej pory jakby godzili się na coś, na jakiś kompromis, żeby teraz powiedzieli, że nie, dobra, dość, jakby nam to jednak nie odpowiada i chcemy tutaj chcemy zaognić tutaj ten konflikt. No ale czemu to służy? Po co ktoś ma robić coś takiego? No przede wszystkim po to, żeby osłabić ogólnie daną społeczność, bo społeczeństwo skonfliktowane, społeczeństwo skłócone zwalczające się nawzajem to jest społeczeństwo słabe. To jest społeczeństwo, które nie jest solidarne i łatwo jest po prostu na różne inne sposoby je dominować. Nie mówię tutaj konkretnie o, koniecznie o agresji militarnej, ale na przykład nie wiem, gospodarczej czy dalszej, propagandowej, politycznej itd. No to są jakby dosyć oczywiste rzeczy, nie. Punkt drugi to jest The Big Lie, tak? czyli wielkie kłamstwo. No i tutaj oczywiście wielkość tego kłamstwa no jest, on, jest relatywna. Tak? Dla niektórych wielkie kłamstwo to może być spisek reptilian, tutaj pozdrawiam profesora Lecha Nijakowskiego, że reptilianie rządzą światem i tak dalej. Natomiast wielkie kłamstwo może być też może nie być wcale aż tak wielkie, ale może być znaczące wielkie, w sensie bardzo mocno, niosące bardzo duży ładunek emocjonalnym. Mianowicie, że na przykład polską granicę w tym momencie razem z uchodźcami z Ukrainy przekraczają po prostu setki tysięcy uchodźców z Afryki, tak? I co więcej, ci uchodźcy z Afryki robią coś tam i coś tam. Więc no dobra, teraz ja może nie przedstawiam tego w taki odpowiedni sposób, bo to wielkie kłamstwo ma polegać na bardzo konkretnych rzeczach, tak? Że na przykład w szczepionkach przeciw COVID-19 znajdują się chipy, które będą kontrolować nasze umysły. To jest the big lie, tak? Nie tam, że o, coś tam się dzieje, nie wiadomo końca co. Nie, tutaj to to jest konkret, Walimy konkret, tak? Że na przykład, y, nie wiem, ci uchodźcy, którzy przechodzą przez granicę, no ciężko mi jeszcze o tym mówi, nie? No ale dobra, na potrzeby powiedzmy nauki to można o tym mówić, że przez, uchodźcy, którzy przechodzą przez granicę już gwałcą tam, nie wiem, setki kobiet w Polsce, już tyle było zgłoszeń. No i oczywiście, że to jest szokujące, ale y, tutaj chodzi też o to, żeby wywołać taką reakcję, że to jest tak szokujące, że to jest tak, tak duże, no że przecież ktoś by się nie posunął do tego, żeby kłamać w taki sposób, prawda? To jest w ogóle też niesamowite, jak mnie czy kojarzycie takiego mema, że jakby są linie demarkacyjne, także gdzie, na no to znaczy tam, gdzie myśleliśmy, że, że się nie posuną, tak? gdzie są teraz, tak? Jakby są dużo, dużo dalej, nie? Zawsze mówiliśmy sobie, no przecież do tego by się nie posunęli, chyba, żeby nas tak okłamać, nie? Proszę bardzo. Bo wiecie, bo być może pamiętajcie, że żyjemy też w pewnych bańkach i to, co nam się wydaje oczywiste, że, nie wiem, telewizja kłamie albo że rząd używa brutalnych metod manipulacji i szczucia na innych ludzi po to, żeby osiągnąć jakieś partykularne cele, tak? W szczególności, właśnie to szczucie na innych ludzi, to jest jakby to atak na słabszych, to jest coś, co w czym my w Polsce już zdążyliśmy się całkiem dobrze wyspecjalizować w ostatnich paru latach, więc to, że my jakby być może zdajemy sobie sprawę z tego, że no przecież to są kłamstwa, no to pamiętajcie, że są ludzie, którzy to w to po prostu uwierzą, bo pomyślą właśnie w ten sposób, że no przecież by nas nie oszukali w ten sposób, no ktoś by nie przecież, no ktoś by się nie posunął do tego, żeby kłamać o czymś tak ważnym, prawda? Więc no, to jest istotna rzecz. Punkt trzeci. Też wydaje mi się dosyć oczywisty, a kernel of truth, czyli ziarno prawdy. No i jakby wiecie, to jest metoda manipulacji czy kłamstwa stara jak świat. Tak? Czyli w naszym kłamstwie zawieramy tyle prawdy, ile to jest tylko możliwe, po to, żeby to brzmiało wiarygodnie. A ta jedna rzecz, ta jedna kluczowa rzecz, ona jest fałszywa, tak? ale cała reszta jest prawdziwa, i dzięki temu człowiek, jakby analizując, słysząc to, o czym jest mowa. I nawet jak zacznie weryfikować te informacje, to dopiero po jakimś czasie natknie się na to, że jakaś część się nie zgadza, ale przecież większość z tego, co zostało powiedziane, się zgadza. No i wiecie, no tutaj jest milion przykładów tego typu manipulacji, wykorzystywania tego typu manipulacji. Mianowicie, że, że na przykład, nie wiem, Bill Gates sponsorował, że włożył bardzo duże pieniądze w badania nad szczepionkami. Co więcej, że te szczepionki, jakby inwestował w to pieniądze, żeby te szczepionki były rozpowszechniane dla, nie wiem, w krajach uboższych i itd. No, więc pewnie musi mieć w tym jakąś agendę, prawda? Pewnie ma jakiś tam ukryty cel, przecież te chipy rosną w tych, w tych szczepionkach, prawda? No więc właśnie, jest jakaś część prawdy, na przykład częścią prawdy w tym, w tym fake newsie o tych uchodźcach, znaczy bo to nie jest tak, że ci uchodźcy z, z na przykład z Afryki nie przekraczają granic Polski, uciekając z Ukrainy, bo rzeczywiście tak jest, a jest tak i wydaje mi się, że warto to powtarzać, może. Może to nie jest podcast o tym, ale myślę, że warto to powtarzać, warto, żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę to jest też nasza strategia obrony dyskursywnej, że w, rzeczywiście na, na Ukrainie, w Ukrainie, na ukraińskich uniwersytetach było bardzo dużo studentów z Bliskiego Wschodu czy z Afryki, dlatego że jest tam po prostu stosunkowo łatwo zdobyć, do, zdobyć dyplom, który potem jest uznawany w krajach, z których te osoby, ci studenci przyjechali też ten system edukacji na Ukrainie był na tyle skorumpowany, że dosyć łatwo było ten dyplom po prostu kupić, w związku z czym wielu wiele osób tam przyjeżdżało właśnie po to, żeby potem wrócić do swojego kraju, i na przykład praktykować w danym zawodzie, prawda? W tych krajach, w których te dyplomy były uznawane, takich krajów było wiele. W związku z czym nie jest niczym dziwnym, że kiedy wybuchła wojna i ludzie po prostu złapali za torby i plecaki i zaczęli uciekać, to wśród tych ludzi byli też ci studenci, którzy akurat tam wtedy byli, prawda? I to jest ta część prawdy, tak, a teraz jak ktoś mówi, rzeczywiście ci uchodźcy razem z uchodźcami nie wiem, natywnymi z Ukrainy uciekają przez, przed wojną, no i teraz ktoś jakby bierze te informacje, tak, ma jakieś zdjęcia nawet potwierdzające to, że tak jest, bo takie zdjęcia pewnie są i teraz, ale zaczyna tworzyć wokół tego dodatkową narrację, że ci ludzie się źle zachowują, że nie wiem, rozrabiają, czy coś tam robią. No i to już wystarcza, tak? To już wystarcza, że ludzie mają te dwie pierwsze części, które są prawdziwe, i ta ostatnia, która już ich tak naprawdę, oni zakładają, że ona jest prawdziwa. Prawda? Więc ziarno prawdy w całym fake newsie, jako pewien element uwiarygadniający to wszystko, o czym mówimy. Punkt czwarty: conceal your hand, czyli ukryj swoją rękę. No i słuchajcie, to jest w ogóle coś niesamowitego, dlatego że yy, znaczy ja i wydaje mi się, że wy wszyscy też na pewno. Macie, jak się zastanowicie, w przeciągu ostatnich lat spotkaliście się z przykładami tego typu manipulacji. Mianowicie ktoś, kto rozpowszechnia, kto tworzy fake newsa jako pierwszy, jakby nie mówi, że to on coś wie, tak? tylko mówi, że ktoś mu coś powiedział. Nie? Wiecie, taka typowa, typowa podkarska zagrywka, że tam ciotka mi powiedziała, że słyszałem od kogoś tam. W przypadku covid u to najczęściej była formuła, że moja tam ciotka, która pracuje w szpitalu, mówi, że nikt na żadnego covid a nie umiera i że to jest w ogóle ściema. Ja teraz tutaj, właśnie na tym poście, w tym poście, o którym wam mówiłem, w którym jest ta informacja, też babka nawiązuje do tego, co moim zdaniem jest niesamowitym doświadczeniem, dlatego że ja sam się z tym zetknąłem, myślę, że wy też. Mianowicie jak była pierwsza fala pandemii w Polsce, czyli to jest wiosna 2020. No, to wtedy padła taka panikarska informacja, że zamkną Warszawę, że podzielą ją w ogóle na strefy i że będzie Warszawa zamknięta. Ja wiem, bo mnie to tam jakoś osobiście wtedy miało dotknąć. W każdym razie pamiętam, że słuchajcie, naprawdę, i ludzie mówili, że mój znajomy, który tam gadał z kimś z ministerstwa, mówi, że faktycznie, że, że coś takiego ma być w planach. Nie? I to naprawdę bliskie mi osoby, których nigdy bym nie podejrzewał. O, o, nie wiem, o naiwność, o propagowanie już tym bardziej celowo fake newsów, naprawdę słyszałem od nich takie teksty, że mój znajomy, który pracuje w ministerstwie gdzieś tam obrony czy czegoś tam, czy spraw wewnętrznych, jakby powiedział, że są takie plany, żeby podzielić Warszawę na strefy, żeby zamknąć, żeby ją zamknąć, po prostu ruch między tymi strefami, nie? I czekajcie, że to jest taka siła rażenia, że na, bo to naprawdę byli ludzie, którzy mieli znajomych w tym, w tym ministerstwie, nie? Więc to jest taka siła rażenia tego newsa, że to tak się rozpowszechniło, to tak błyskawicznie poszło, że naprawdę wszystkich nas to po prostu w zasadzie, do nas wszystkich to dotarło. No ale to był fake news, to był fake, tak, jakby pod, nawet, on nie mówię o tym, że, oczywiście problem polega na tym, że nawet jak on był bardzo szybko dementowany przez, przez Morawieckiego bodajże, to i tak, wiecie, ciężko jest... Teraz ktoś, kto by chciał dalej w to wierzyć, jest w takiej komfortowej sytuacji, że może powiedzieć, no dobra, no ale to co oni teraz mają powiedzieć, no prawda wyszła na jaw, no zrezygnowali z tego, no to oczywiście, że powiedzą, że to fake news, nie, więc, ale no prawda jakaś tam, być może planowali, a może zrezygnowali z tego, no tego się już nie dowiemy, prawda, no więc nie ma co też przesadzić że uwagi temu poświęcać dalej. Punkt piąty, the useful idiots, tak, czyli bezrefleksyjni, pożyteczni idioci, tudzież tak zwane onuce Putina, jeśli chodzi o propagandę rosyjską na, na, w naszym polu dyskursywnym. O co tutaj chodzi? No, to jest coś, co też doskonale znacie, że celem tego agenta na tym naszym ryneczku, to nie jest to, żeby samemu chodzić i mówić, tak jak Wam mówiłem. Że znaczy to jest po prostu mało skuteczne, żeby samemu rozpowszechniać. No, tak jak wirusa, tak jak się zaraża wirusem. Jeżeli ktoś sam po prostu chodzi i zaraża, no to jest to mało skuteczne. Najskuteczniej jest wtedy, kiedy ktoś za niego wykonuje te prace dobrowolnie. I to oczywiście się dzieje, bo jak już sobie wcześniej znalazł te pęknięcia, znalazł sobie podatny grunt i zasiał tam to ziarno ziarno zwątpienia jakiegoś tego fake newsa, to teraz ludzie zaczną za niego wykonywać jego pracę, nie? Czyli po prostu zaczną udostępniać, rozpowszechniać fałszywe informacje. I dlaczego nazywamy ich bezrefleksyjnymi idiotami, czy pożytecznymi idiotami? Dlatego, że to są ludzie, którzy... To my też często bywamy takimi ludźmi, tak? To jakby nie, nie sądźmy, że nie wiem, stajemy jakoś po prostu nad, na, wiem, nad tym wszystkim i sobie oceniamy, że my to jesteśmy tacy mądrze, a tutaj są tacy idioci, którzy rozpowszechniają fake newsy. Nie, dlatego że wydaje mi się, że wszystkim nam się zdarza rozpowszechniać fake newsy. Mi też się zdarzyło w przeciągu ostatnich dwóch tygodni udostępnić coś, co się okazało być filmem, który miał być rzekomo z 2022 roku, a był podobno z 2016, nie? Na szczęście w małym gronie szybko to się udało jakoś zdementować, no niemniej miało coś takiego miejsca. W każdym razie, słuchajcie, z tymi, z tymi onucami, z tymi, z tymi idiotami jest tak, że po prostu to są ludzie, którzy działają pod wpływem prostych emocji. I tutaj jest też tak, że wszyscy przeżywamy pewne emocje, szczególnie w takiej sytuacji, jaka ma miejsce teraz, szczególnie na początku, tak, tydzień temu, jak doszło do inwazji na Ukrainę, to wydaje mi się, że wszyscy przeżywaliśmy różne, różne emocje i różnie na to ludzie reagują. I oczywiście to jest do pewnego stopnia usprawiedliwienie, dlatego że my mamy jednak taką władzę nad tym, żeby nawet jeżeli przeżywamy jakieś emocje, to nie musimy konkretnie działać pod ich wpływem. To znaczy, ja mogę odczuwać strach, ale na tym polega moja wola mocy, moja siła mojego umysłu i mojej kontroli nad sobą, że potrafię nie działać w oparciu o ten strach. Że boję się na przykład, że, że zabraknie benzyny, bo poszła informacja, że zaraz skończy się benzyna na stacjach benzynowych, czy gotówka w bankomatach, to mimo, że czuję obawę przed tym, że tak może być, to nie lecę i nie kupuję tej benzyny, nie staję w tej kolejce, nie wyciągam tego hajsu z bankomatu, dlatego że to jakby po pierwsze. To jest błędne koło, tak? bo to samo napędza tego fake news. Okazuje się, że ten fake news, robi, fake news robi się prawdziwy właśnie przez to, że ludzie pomyśleli, że to będzie prawda, więc rzucili się po benzynę i za chwilę zaczyna jej brakować. Tak samo z gotówką w bankomacie, nie? A po drugie nie robię tego po to, żeby jakby nie potęgować jeszcze tej paniki, tak? bo każda osoba, która pod wpływem tej emocji rusza po tę benzynę na stację benzynową, napędza tę panikę, bo panika społeczna. Tutaj pozdrawiam Benka z którym ostatnim mieliśmy okazję dyskutować na ten temat. Mam nadzieję, że się nie obraziłeś. Panika społeczna nie polega na tym, że ktoś przeżywa wewnętrznie sobie jakąś emocję, tylko ta panika też polega na tym, że on realizuje w świecie pewne zachowania związane z tym. Czyli na przykład właśnie wali po tę benzynę i stoi w tej kolejce i napędza jeszcze to bardziej, bo ludzie, którzy to widzą, jakby zaczynają myśleć, o Boże, faktycznie zaraz nie będzie benzyny patrzcie, czy ludzie stoją po tej kolejce. Pewnie mają jakiś powód, żeby to robić, więc też idą stanąć w tej kolejce po tę benzynę. No i system się wali, dlatego że nie jest przystosowany do tego, żeby w nagłym czasie obsłużyć taką ilość, taką liczbę ludzi i itd. itd. Nie? Tutaj oczywiście na temat różnego rodzaju tych grup, znaczy pożytecznych idiotów, bo wiecie, to też jest tak, że z tymi pożytecznymi idiotami, wydaje mi się, że można ich podzielić na dwie kategorie, czyli ludzi, którzy po prostu pod wpływem pewnych emocji udostępniają pewne treści. No ale wiecie, mamy też po prostu ludzi, którzy są zwolennikami teorii spiskowych. My ich tak nazywamy, że są zwolennicy teorii spiskowych. Na ten temat dużo różnego rodzaju badań w socjologii i w psychologii przeprowadzono, więc tutaj na pewno możecie znaleźć jakąś literaturę na ten temat. Ja się w tym nie specjalizuję. No niemniej jest to ciekawe, że są to ludzie, którzy mają ogólnie dosyć, wydaje się, mocno sceptyczne nastawienie do rzeczywistości, do mediów, do nauki i tak dalej, więc to są ludzie, którzy mają też dodatkowo mocne przekonanie o tym, że sami są bardzo racjonalni. To jest też taki ciekawy paradoks, że ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe, ludzie, którzy udostępniają fake newsy najczęściej po prostu niecelowo, tak nieświadomie, że to są fake newsy, oni są przekonani co do tego, że, że sami są bardzo racjonalni i krytyczni w swoim, w swoim nastawieniu. Pomyślcie sobie na przykład o tym słynnym haśle wyłącz telewizor, włącz myślenie, prawda? No, to jest coś, co jakby jasno pokazuje, to jest też taka strategia dyskursywna, mająca zabezpieczyć ludzi, którzy propagują tego typu treści, przed zarzutem właśnie o naiwność. że O, w co wy wierzycie? Nie, że to właśnie my, to my właśnie jesteśmy tymi ludźmi, którzy, którzy wyłączyli telewizor i włączyli myślenie, tak? A to tyle mingu, jakby dajesz sobie wymówić, to i, wiesz, idź się zaszczepić, idź się zaczipować, tak? Bo ty sobie dałeś mówić, a my, to my jesteśmy tutaj prawdziwie racjonalni, że no proszę pokazać mi dowody, że szczepionka w ogóle działa, tak? Że COVID istnieje. Pamiętacie też taką słynną, nie, ciężko nazwać fake newsem, ale no to był jakiś taki, to był taki ruch w dyskursie, polegający na tym, że mówiono, że pandemia to jest ściema, że pandemia to jest ściema i mówiono, że jakby argumentem za tym jest to, że czy znasz jakąś osobę, która choruje na COVID, nie? Albo czy znasz osobę, która zna osobę, która choruje na COVID? No i słuchajcie, jak zaczęła się naprawdę pandemia w Polsce w 2020 roku. I mieliśmy lockdown i jakby nagrywam to wszystko dwa dni po tym, jak była rocznica pacjenta zero w Polsce, druga już rocznica pacjenta zero w Polsce to było 4 marca, była rocznica pacjenta zero z COVIDem w Polsce. Więc pamiętajcie, że wtedy, kiedy naprawdę była panika, kiedy ludzie naprawdę siedzieli po domach i naprawdę nie znaczy siedzieli, my siedzieliśmy po domach i, i baliśmy się wyjść do sklepu, to wtedy naprawdę tych zakażeń to było tam, nie wiem, kilkadziesiąt, nie czy kilkaset. A potem były, jakby niedawno jeszcze mieliśmy takie momenty, kiedy mieliśmy po, nie wiem, kilkanaście tysięcy zakażeń dziennie, więc a skala jakby zabezpieczania się przed tym była zupełnie, zupełnie inna. Więc nic dziwnego, że ludzie mogli naprawdę wchodzić w takie tryby, czy znasz kogoś, kto był, jest chory na COVID lub znasz kogoś, kto jakby chorował, na, kto zna kogoś, kto chorował na COVID, no bo pamiętam taki moment, że nie znałem kogoś takiego osobiście, że jakby nikt z moich znajomych nie chorował na COVID, aż nagle wszyscy zaczęli w pewnym momencie chorować, i w tym momencie jest tak, że jakby wydaje mi się, że niewiele znam osób, które w ogóle się nie zaraziły przez całą pandemię COVID. -em. No ale nieważne, to nie o tym dzisiaj wam opowiadam. No. Punkt szósty. Deny everything. Czyli zaprzecz wszystkiemu. No i to jest, wiecie, to jest ta strategia, że jak już ktoś was przyłapie na kłamstwie, ktoś odkryje waszego fake newsa, yy, pokaże, że manipulujecie, no to jakby zaprzeczacie wszystkiemu do końca. Dlaczego? No jakby to się może wydawać idiotyczne, tak, że to jest takie rżnięcie głupa. Ale pamiętajcie, że jak jeżeli mówimy o jakichś tam publicznych relacjach, tak, o jakimś wizerunku publicznym, no to są ludzie, którzy to obserwują, no i obserwują te oskarżenia, wy wszystkiemu zaprzeczacie, to są ludzie, którzy powiedzą: No nie, no przecież on jakby się nie przyznał, tak, i to, to ludzie próbują go tam zaszczuć i tak dalej. No i punkt siódmy: The Long Game, czyli no długa gra, czy też kropla drążyskawe. No i to jest takie założenie w całej tej strategii, że zmiany w dyskursie i ich konsekwencje potem w społeczeństwie one potrzebują dosyć dużo czasu, żeby wykiełkować, żeby, żeby miały swój prawdziwy efekt. Ale one ten efekt będą miały i rozpowszechnianie tych fejków wpływa na pogłębianie się w konfliktów społecznych, wpływa na osłabianie, się, osłabianie społeczeństwa, wpływa na to, jak, w jaki sposób ludzie reagują i co robią. Tylko że to nie jest strategia, która jest zaplanowana najczęściej, bo oczywiście bywa tak, że jest próba wywołania paniki bardzo szybko. Teraz mamy do czynienia z tym. Znaczy, wiecie, jak jest: no, Patient Hunter gets the prey, więc ten, który po prostu będzie cierpliwie stosował swoją strategię, będzie cierpliwie instalował te fake newsy, zdobywał coraz większe grono pożytecznych idiotów, którzy za niego będą to. Rozpowszechniać, no po prostu w, w ostateczności skutecznie uda mu się osiągnąć wiele różnych, dużo pola na tym, zdobędzie dużo pola w tym dyskursie. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak teraz, na przykład, obserwujemy wiele takich wybuchów prób instalowania paniki w społeczeństwie w Polsce, na przykład, lub po prostu instalowania fake newsów, to one są zazwyczaj. Rażące, ale na szczęście dosyć, dosyć mało skuteczne też przez to, że jakby ludzie są bardzo mm, zaalarmowani, tak on alert. W sensie są bardzo ostrożni i podejrzliwi co do tego, co słyszą, i to jest wspaniałe. To jest, też jest wspaniałe to, że na szczęście, przynajmniej okej okay, w mojej bańce, w tym co ja widzę, jeszcze nigdy nie widziałem takiej ilości wzajemnego informowania się o fake newsach, o tym, jakie właśnie strategie są. Podejmowane przez producentów fake newsów, gdzie one są rozpowszechniane, ludzie udostępniają wykresy publikowane przez Instytut Badania Social Mediów i Internetu. Więc jakby to jest niesamowite, że po prostu wzajemnie wzięliśmy sprawy w swoje ręce i walczymy o, o, ten, o, o to nasze pole w tym dyskusji. No i ten odcinek też właśnie temu służył. Więc dziękuję Wam za wysłuchanie. Wiem, że dużo gadałem, sprawa wydaje mi się po prostu istotna. Jeżeli Wam się spodobało, czy to, o to, czym mówię, jeżeli uważacie, że to, co mówię, jest w jakiś sposób sensowne, to udostępniajcie to ludziom. Yy, taką prośbę normalnie, zwyczajnie Nie proszę o udostępnianie. Tym razem wydaje mi się, że jest to po prostu ważne, żebyśmy wszyscy brali udział w tej wojnie, tak? żebyśmy brali udział w tej wojnie informacyjnej, bo tak naprawdę niewiele nas to kosztuje, ta odrobina większej atencji i ostrożności a możemy dużo dzięki temu zmienić. I na koniec opowiem mema. To jest scena z jednego z moich ulubionych seriali, seriali jakim jest Ślepnąc od znaczy kadr z Ślepnąc od świata". i jest podpis, że kiedy widzisz konto z polską flagą pierdolące kocopoły o uchodźcach i ja wiem od kogo wy są. <noise> Także pamiętajcie, jak widzicie konto z polską flagą, które pierdoli jakieś kocopoły o uchodźcach to pamiętajcie, od kogo oni przychodzą, jakiego rodzaju agenturze służą. I pamiętajcie, myślcie o tym, w jaki sposób ktoś coś mówi, dlaczego ktoś coś mówi, jaki interes za tym stoi, kogo on reprezentuje, dlaczego szczuje na słabszych. Tak? Dla, jaki ma w tym interes, żeby czynić jakąś grupę społeczną wrogiem w oczach innej grupy społecznej. Jeżeli zadacie sobie te pytania, to być może łatwiej wam, wam będzie po prostu odróżniać to, co jest. Celowym zabiegiem dyskursywnym, mającym na celu zmanipulowanie Was i Waszego sposobu myślenia, tego co ktoś mówi jako pewną po prostu informację dziennikarską czy coś w tym stylu. Na koniec tradycyjnie materiał do przemyślenia, tym razem będzie to cytat z porządku dyskursu FUKO. Historia nieustannie dowodzi, że dyskurs jest nie tylko czymś, co tłumaczy walki i systemy panowania, lecz również tym, dlaczego i poprzez to walczymy, jest władzą, którą usiłujemy zdobyć. Przemyśl to i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, bądźcie ostrożni w udostępnianiu informacji i niech to wszystko szybko się skończy pozytywnie. Co? Dzięki wielkie za słuchanie jeszcze raz i do usłyszenia.